Yo, czy siemano, jestem Ghost, jest to FIFA 18, kolejny odcinek kariery Lechem Poznań. Zaczynamy od ostatniego dnia okienka transferowego. Dostałem tu parę ofert, jak widzicie, wszystkie odrzuciłem. Szytun Majewski, tutaj nawet 3 miliony 200 tysięcy oferowali, ale nie chcę go sprzedawać. I chyba za Buricia do Boltonu. Nie chcę też Buricia sprzedawać, to będzie rezerwowy nasz bramkarz. Także dokończymy wspólnie ten ostatni dzień okienka transferowego. Jak już mówiłem, będę się opierał także na zawodnikach ze szkółki juniorów i myślę, że tych zawodników, których mamy, to już wystarczy, żeby kogoś kupować, a będziemy się właśnie tymi młodzikami wspierali, tylko czekam, aż się tu trochę rozwiną i ich trenuję w miarę. Mamy jakąś ofertę kolejną? Darko Jeftić. Jeftić tym bardziej za 6,5 miliona. Kto go chce? Hanover. Także też go nie sprzedamy, on będzie naszym kluczowym zawodnikiem, więc odrzucamy tą ofertę, chociaż już 2 miliony przebitki oferowali, także widać, Hanover był zdeterminowany, żeby pozyskać Jefticia, ale ja już nikogo nie sprzedaję, nie chcę nikogo sprzedawać. Piqué do City przechodzi, widzimy tu po prawej stronie 50 milionów, super. Ciekawe, czy takie coś kiedyś będzie miało miejsce. Mamy ostatnie transfery, już chyba tutaj nic się nie wydarzyło. Raport o juniorach. Zobaczymy aktualne informacje o tych naszych zawodnikach. Potencjalnie możemy tu już do drużyny seniorskiej przenieść, ale oni jeszcze się tutaj chwilę porozwijają. I myślę, że niektórych już pomału będziemy do składu starali się włączyć. Comiesięczny raport o tych innych juniorach. Wszyscy wyglądają mniej więcej tak samo. Widzimy tu niezbyt zaciekawie. Tutaj nawet Iwan Kwiatkowski, sami Kwiatkowscy w tej FIFA występują. Z tym możemy podpisać kontrakt. A jeśli chodzi o innych, tu też jest ciekawa opcja. 15 lat, ale on zanim się rozwinie, to też trochę minie. A resztę będziemy może obserwowali, tu też 15-latek, więc możemy go jeszcze chwilę obserwować. Jeszcze zobaczmy sobie najgłośniejsze transfery. Boateng z Bayernu do Chelsea 77 milionów, Royce do Barcelony 65 milionów, Belotti Manchester City 60 milionów na passing. Potem Lemar do Walencji z Monaco, też Walencja, taki cały transfer praktycznie, cały budżet transferowy, jak wiemy, z FIFA. Piqué, tu już wcześniej wspomniany. Mahrez do Arsenalu. Ten transfer może być możliwy, ale nie za taką wartość, myślę. Dzeko do Realu Madryt. Taki transfer średni, bym powiedział. Kovacic do Milanu. Tu fajnie Real Madryt oddał młodego zawodnika. Son do Borussii Dortmund. Son grał już w lidze niemieckiej. Ja myślę, że w Tottenhamie sobie spokojnie radzi i zostanie w lidze angielskiej. Lucas do Watford. No, tak nie do końca. Chociaż tam wiemy, w PSG się konkurencja duża zrobiła. Sterling do Lipska. Nie sądzę, taki transfer by miał miejsce. I tutaj inne jeszcze takie transfery, ale widzimy. Bayern sprzedał obrońcę i kupił obrońcę, także to jest też w miarę sensowne ze strony FIFA. Nathaniel Klein do Romy. Reus do Manchesteru. Plea Everton. Bellarabi PSG. Myślę, takie transfery, z nich ciekawsze chyba już te na początku były już O'Kale, Cahill do PSG, Lamela do Świętych. Dobra, już myślę, tam nic bardziej ciekawszego nie będzie. Piszczek z Bayeru, Leverkusen, 32 lata, jeszcze postanowił zmienić klub w tej FIFA. I coś jeszcze ciekawego? Nie. To były te takie najgłośniejsze transfery. Dobrze, przejdziemy do meczu z Pogonią Szczecin. Był patch dla FIFA, w którym tam napisali, że poprawili grę bramkarzy. Jestem ciekawy, czy będzie się trudniej grało, bo jak zobaczycie, gram na legendarnym cały czas i w poprzednie no to mi za łatwo szło. Mam nadzieję, że mi pójdzie trudniej, że nie będę tylko wygrywał, że będę miał problemy, z którymi będę musiał sobie radzić. Zawodnicy wypoczęci, bo było sporo czasu, żeby odpoczęli. Damy szansę może Jachowi w meczu z Pogonią za Nilsena. Dilaver też mógłby sobie
zejść i wrócimy do naszego gumnego. I kogo tu jeszcze chciałem? Może jakiegoś w końcu damy też. Za dużo tu jest lewych. Może tak zrobimy. Jeftić fajnie tu wszystko gra. Myślę, że więcej nie będziemy już nikogo tutaj zmieniali i wyjdziemy takim składem na Pogoń Szczecin. Akcja Pogoni. Są w polu karnym już. Dośrodkowanie i ponad bramką przenosi zawodnik Pogoni. Groźna sytuacja klubu ze Szczecina. Jakby to leciało bramkę, no to cóż. Na wolne pole do Makuszewskiego. Ten przepchnął rywali. Wchodzi w pole karne, kiwamy się i broni bramkarz Pogoni, a więc dobra interwencja bramkarza. Coś się tu poprawiło, widzimy. Fajnie nawet to wyciągnął. Bo tak leciało bramkę. I piłka wpada do siatki. Jak oni to mi strzelili? To znaczy widziałem, jak mi to strzelili, ale ta przegrana główka. Ale no tak nie powinienem takiej główek przegrywać. Czy to była jego główka? No tu już mamy końcówkę akcji, ale czy to nie był Jach, którego postanowiłem wpuścić na defensywę? No to super debiut tego zawodnika. No i cóż, musimy odrabiać. Jest trudniej, to jest dobrze z jednej strony, ale musimy walczyć coraz lepiej. Kuszewski dośrodkowuje. Gajos niecelnie. Zobaczmy jeszcze raz tą powtórkę. Obok bramki. Podaje do Makuszewskiego, dobre rozciągnięcie. Makuszewski sobie przełożył piłkę, zrobi dośrodkowanie i słupek. Ale spalony, ale każdy głupek wali w słupek. Czyli kolejny raz już na odcinek słupek mamy odhaczony. Ale i tak był spalony. I 2-0. Naprawdę patch podziałał, jest trudniej, jest na legendarnym w końcu trudno. I muszę się coraz bardziej skupiać. Zobaczmy, kto tym razem nie upilnował. W ogóle tu sobie biegł ten zawodnik. Niepilnowany kompletnie. 2-0, musimy odrabiać. Dobra, dokonałem zmiany formacji. Wychodzimy teraz dwoma napastnikami. Nie ma co już tutaj bronić. Musimy po prostu zagrać bardziej ofensywnie. I także przechodzimy na drugą połowę. Środkowanie. I będzie gol, nie? Bramkarz dobrze ustawiony za łuska. Nie ma spalonego. Jach, co on tu robi? Jach. Jach. Nawet. Tak to się robi, jak jest. Przegrywamy i dajemy obrońcę do ataku. Ale Jach musiał akurat lecieć, co ledwo z żywy był. Przegrywamy pierwszy mecz w sezonie z Pogonią 2-0. Można powiedzieć, że ten patch dużo zrobił i jest trudniej. I musimy teraz popracować nad lepszą grą z tym nowym poziomem trudności. Zmienimy trochę skład, myślę też. Taki bardziej może ofensywniejszy, ale to za chwilę. Drugie dzisiejsze spotkanie zagramy z Koroną Kielce. Zmieniłem skład, jak widzimy, 4-5-1. Myślę, że będzie to lepsza formacja. Jest ona teraz będzie przetestowana, jak nie to zmienimy na inną, ale myślę, że to może zatrybić i zobaczymy, jak wyjdzie mecz z Koroną. Majewski, Jeftić, ładnie przyszliśmy tutaj, Jeftić, zbiega do środka, Jeftić uderzy, Jeftić broni bramkarz. I wjechali mi w pole karne. 1-0 przegrywam u siebie z Kielcami. Jeden błąd w defensywie. Tutaj wyszedłem obrońcą, ten znalazł lukę między naszymi obrońcami i podał. Sytuacja sam na sam. Strata w takim miejscu. Poprzeczka, dobitka. 2-0. Super,
się zaczyna kolejne spotkanie. Będzie gol. Bramka kontaktowa. Bierz piłkę i lecimy dalej. Rykoszet, bo to w bramkę nie leciało, chyba dopiero po rykoszecie od zawodnika Korony Kielce. Piłka wpada do siatki, Jeftić. A to samobójczy nawet zaliczyli. Złe wybicie bramkarza. Tetek uderzy z daleka, Tetek. Mogło być 2-2. Wyłóż mu tylko, nie strzeli, no nie, no ponad bramką Gajos. Za mocno nacisnąłem. Akcja na wyrównanie tu już powinna być. I kończymy te spotkanie, drugie z rzędu przegrane. Powiem wam tak, że jakbym dopiero dzisiaj kupił FIFA i zagrał w kompletnie inną grę, bo od czasu wydania tego patcha nie grałem i to jest pierwsze nagranie właśnie po tym patchu. Jest kompletnie inna gra, jest trudniejsza, jest dobrze, że jest trudniejsza, ale to będę się musiał bardziej przyłożyć, żeby osiągnąć coś lepszego, po prostu poznać tą grę. Bo na razie, jak widzimy, dwa mecze przegrane. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku już zagramy lepiej skład, formację, myślę, trochę jeszcze pozmieniam, ale to dowiemy się już w następnym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Tu mówił Ghost. Na razie. Cześć.